Każdy z Was widział radio i wiecie, jak działa radio. Lecą sobie fale przez przestrzeń. W radiu jest taki tegesik. No i ten tegesik zamienia te fale na głos. Otóż tu wiadomość dla wszystkich psychologów i psychiatrów. Tak samo jak człowiekowi można wszczepić w kręgosłup sztuczną jakąś kość, czy tam dokładnie się nie znam, no powiedzmy w nogę sztuczną kość. Tak samo można mu wszczepić do głowy taki tegesik jak w radiu. I kiedy fale będą szły przez przestrzeń, ten tegesik zamieni je na głos. I w głowie człowieka rozlegnie się głos, który albo będzie go hejtował, albo będzie dostrojony do głosu jego myśli, tak że ten człowiek weźmie to za własne myśli. Ta technologia ma 50 lat. No więc prosiłbym wszystkich psychologów i psychiatrów, żeby no raczyli nie myśleć zawsze o sobie i o tym, jak wypadną i o tej koherencji skundonych badaczy, która spowija tak wiele nauk, no ale żeby uwzględnili to, że ta technologia jest bardzo popularna, nie tylko w kręgach wojskowych, obecnie mają ją nawet prywatne firmy, które mogą zostać wynajęte, no po prostu do doprowadzenia kogoś do samobójstwa. Mnie się to nie zdarzyło, ponieważ z uwagi na to, że byłem podejrzany o bycie rosyjskim agentem, oni tylko słuchali moich myśli, a nie mówili do mnie. Raz się obudziłem po prostu, ponieważ tyle potężnych grup się zajmowało moją osobą, bo byłem wrabiany przez tak wiele różnych osób, tak wiele różnych zarzutów i tak wiele różnych grup chciało mnie wrobić. Iluminacji, kontrwywiad, służby niemieckie. No i oni po prostu, jak się spotykali ze sobą, no to były w środzie strzały, tu u mnie w mieście, tu u mnie na osiedlu. Czasami w gazecie były artykuły, znowu strzały w środzie i wymyślali jakieś bzdurne historyjki. Tak samo jak kiedy ja się dusiłem, kiedy dusiła mnie ta istota. To w gazecie był artykuł, że chciałem wyskoczyć z okna. Jak ja po prostu chciałem wypluć to coś, co we mnie mieszka. No ale nie dało rady. A wiadomo, że no, służbom różnych krajów zależy na tym, żeby ktokolwiek nie pomówił o tendencje samobójcze, których nigdy nie miałem i zrobiła to nasza lokalna gazeta. Także pozdrawiam. No, co tu dużo mówić. Nie chcę narzekać, nie chcę hejtować, nie chcę udawać, że wszystko sam wymyśliłem i że wszystkiego się sam dowiedziałem. Bo pewnego razu, kiedy spałem, to oni ze sobą rozmawiali w mojej głowie. Z mojej głowy zrobili sobie salę konferencyjną, bo jak te potężne grupy, te potężne siły się spotykają ze sobą, to często dochodzi do wymiany strzałów. Dlatego, no, bezpiecznie, ich miejscem bezpiecznego spotkania jest moja głowa, kiedy ja mocno spałem. Pewnego razu się budzę, a oni do siebie gadali w mojej głowie jedni z drugimi. Nie wiedzieli, zanim się zorientowali, że się obudziłem. I się pytali, którzy mnie załatwią, którzy mnie wezmą, coś takiego. A po chwili się zorientowali, że się obudziłem i powiedzieli, kończymy. No więc tak, ale no kultura. Często właśnie oni mnie naprowadzili na wiele różnych rzeczy, których ja bym nie wpadł. To nie jest tak, że to wszystko, co usłyszycie na filmie, że to ja na to wpadłem, że to ja to wszystko odkryłem. Nie. Po prostu jedna z tych grup powiedziałem, jak to było, no bo ja zrybowałem o papieżu. Jak to było? Nie chcesz, to nie dowierzaj, nawet jako żul będę groźny dla papieża. Mi chodziło o to, że jestem taki bezrobotny, bezzębny, a każdy musi się ze mną liczyć. No Donald Trump, no jest dla mnie za silny, no nie wiem, jak mógłbym go ugryźć, ale Władimirowi już trochę narobiłem. I generalnie więc jak ja napisałem to o papieżu, to ta agencja, która miała mnie oczerniać, nawet mnie oskarżyli, że coś papieżowi chciałem zrobić i pokazali mojego bloga papieżowi. No i papież to tam poczytał i powiedział, żeby mi pomóc. I
Dlatego, no bo miałem problem z narkotykami syntetycznymi, z innymi sprawami. I dlatego, mimo że było wynajętych tyle agencji do obrabiania mnie, do oczerniania mnie, do doprowadzania mnie tą bronią psychotroniczną do no, złych czynności, no to w końcu wynajęli jakąś agencję, żeby w odwrotną stronę, żeby mi pomagała. I oni mnie naprowadzili na te wszystkie wydarzenia w moim życiu. No, że to mi się nie wydawało, to wszystko, co tu biegało, jakieś różne, bo widziałem czasami jakieś tu pająki, coś, ale myślałem, że mi się wydaje. Okazało się, że nie, że to wszystko było naprawdę. Pamiętam, jak raz śpię sobie, znaczy budzę się i czuję, że coś mi mam w buzi, mam otwarte. I to coś we mnie weszło. I obudziłem się, zapalę światło, myślę, kurde, coś we mnie weszło. No ale no, co dużo mówić, zapaliłem lufkę i zasnąłem i tak się to skończyło. Więc oni mi o tym wszystkim przypomnieli, że to wszystko wydarzyło się naprawdę, żebym nie był takim frajerem, żebym nie był takim głupkiem, tylko żebym zaczął ogarniać. Więc jak za chwilę na filmie będę hejtował kontrwywiad, to jest trochę na wyrost, bo oni też mi pomogli, oni mnie ochraniali. Załatwiali różnych agentów, którzy do nas przyjeżdżali. No nie generalizujmy, to, że była patologia w tym kontrwywiadzie, no to nie znaczy, że inni nie pracowali dobrze, że inni nie pracowali uczciwie. No i część poległa na tej misji. Tak samo jak na przykład, no nie wiem, masz jakąś firmę, powiedzmy, oni produkują opony. I w tej firmie, w tej wielkiej korporacji, która produkuje opony, część pracowników będzie satanistami, a część będzie katolikami. I tak samo jak masz iluminatów, część jest za szatanem, służy mu, a część jest za Bogiem i jego realizuje wolę. Także nie generalizujmy i nikogo tak nie hejtujmy według jednej miarki. I to nie jest tak, że wszyscy Rosjanie są źli, ani że wszyscy Niemcy są źli, ani że wszyscy Polacy są sprzedajni, chociaż mamy z tym wielki problem. No, to co jeszcze miałem powiedzieć? Nie chcę wszystkich tajemnic ujawniać. No ale. No, nie wiem. No to może o tych dronach. Widzicie, dawno temu, po II wojnie światowej, zobaczcie, jaki był szybki postęp. Zaczęła się wojna, 39 rok, były jakieś słabe czołgi, śmieszne samoloty, a jak się kończyła w 45, to już były odrzutowce, super maszyny, wszystko, radary. Zobaczcie, jaki był szybki postęp przez te 6 lat. A od tego czasu minęło 70 lat. Wiecie, co oni wynaleźli? My żyjemy w skansenie, my żyjemy w świecie dzikiego zachodu, w sztucznie zatrzymanym czasie. Już w latach 50. no, armie czołowych mocarstw miały technologię wpływania na ludzkie mózgi falami. Dobra, ale nie chcę kłamać, więc od razu powiem, że wszystkiego wam nie powiem na ten temat. Chodzi o to, że wszystkie kraje muszą teraz budować nadajniki i robią to. I w każdych miastach, zwłaszcza w dużych miastach, znajdują się nadajniki, takie jakie widzicie tutaj za moim oknem, które się pojawiły, jak zacząłem pisać o Smoleńsku. Pojawiły się te cztery, a jak był u mnie ksenomorf i szary, to się pojawiła ta antenka. No, nie będę mówił o różnych śmiesznych rzeczach, które jeszcze zaobserwowałem w pobliżu, bo tak jak mówię, dużo zawdzięczam też innym, więc nie chcę się z nich naśmiewać. Bo ze mnie też mogliby się naśmiewać, dlatego nie robią, bo dzisiaj jestem mądry. Dzisiaj jestem. Bryluję, ale to jest dzięki temu, że odrósł mi mózg, że cofnęli tą mutację, która była dla mnie niekorzystna. Że larwa wyszła z mojej głowy. No i to wszystko zawdzięczam im. Na końcu musieli mnie
ci, którzy chcieli mi pomóc, też musieli mnie wrobić w pewne rzeczy, no żeby mogli mi pomóc. Nie wiem, czy to rozumiecie. Takie coś jak mutacja to jest poważna sprawa. Nie wiedzieli, czy to wyjdzie, więc też mnie musieli trochę wrobić. To jest skomplikowane, żeby mnie uratować. No siema tej. Zacznę może od tego, gdzie znikają ludzie. Jak jesteście w jakiejś korporacji, zwłaszcza z obcym kapitałem, no i czasami zniknie jakaś koleżanka, czasami zniknie jakiś kolega bez śladu, zaginiony, albo zginie w jakimś dziwnym wypadku, że jest zmasakrowane ciało i nie można określić, czy to ta osoba. No otóż oni znikają w burdelach. Ale w takich burdelach, że jak uciekną z takiego burdelu, to ich złapie policja i ich wsadzą tam jeszcze raz. Bo oni są wrobieni i są skazani przez tajne sądy. Powiem wam, jak to działa. Jest jakaś korporacja, jest jakiś zakład. No i wiadomo, zwykli ludzie tam pracują, młodzi ludzie. A bogacze z dużymi brzuchami są tam kadrą kierowniczą i się patrzą w obraz z kamer na tych ludzi. Wybierają sobie jakąś młodą dziewczynę albo młodego chłopaka i składają na niego zlecenie. Na całym świecie są agencje, prywatne agencje wywiadowcze do tak zwanego czarnego PR-u. Można wynająć na przykład, żeby narobili gnoju jakiemuś politykowi albo jakiejś firmie, albo żeby zajęli się jakimś tam zwykłym robotnikiem. I wtedy taka agencja zaczyna podchodzić do rodziny takiej osoby, do sąsiadów. Na przykład do rodziny podejdą, żeby tam znajdą jakieś przestępstwa w rodzinie, żeby o coś tam pomówili tą osobę. Do sąsiadów podejdą, przedstawią im jakieś tam argumenty, że ich sąsiad to jest obcy agent. No poproszą ich, no nie mogę wszystkiego ujawnić, ale poproszą ich też o... No na przykład o posiadanie w swoim domu aparatury, która będzie wpływać zdalnie za pomocą mikrofal na tą osobę, która jest celem, żeby ta osoba na przykład no, ciągle chorowała, ciągle się dusiła, nie mogła spać i tak dalej. Albo żeby robiła jakieś złe rzeczy. To jest tak skomplikowane, że no za wcześnie, to są tajne technologie i to jest właśnie problem. Że oni, ci arystokraci, do tych niegodziwych celów używają tajnych wojskowych technologii. No ponieważ wiadomo, ta śmietanka się przeplata. I jakiś tam generał może być bratem czy zięciem jakiegoś tam hrabiego. No i w ten sposób dochodzi do perwersji. Potem wynajmują hakera, żeby ten haker przegrał na komputer tego robotnika pedofilskie zdjęcia. Potem albo wynajmują kogoś innego, żeby go pomówił o pracę dla obcego kraju. Dzięki temu mogą mu zrobić proces, ale tajny proces, także on o tym nie wie, żeby nie było, nie wiedział, że jest obserwowany, że pracuje dla obcego, żeby dalej tam można go przychopać na tej działalności szpiegowskiej. No takie chore wytłumaczenia. Kończy się tak, że ta osoba jest oskarżona i skazana bez swojej wiedzy, no bo na przykład, bo nie wie, że na przykład ma unikać dzieci, że została o to pomówiona, o tą pedofilię. I mogą ją zgodnie z prawem tą osobę porwać do burdelu i tam gwałcić. I wielu młodych ludzi z naszego kraju tak skończyło. No po prostu i nawet jak uciekną z tych burdeli, to można ich złapać i zgodnie z prawem, z pozorami prawa ich tam zamknąć z powrotem. A w tych burdelach, dobra, nie mogę wszystkiego powiedzieć. To co tam dalej chciałem powiedzieć? No tutaj nagrywam z torów wąskotorówki. Także przepraszam kontrwywiad, że będziecie musieli tu przyjść i wszystko sprawdzać. Chusteczki zabieram, uchowam do kieszeni, nawet nie wypluwam, żebyście, no, żeby tutaj wam nie utrudniać. Patrzcie, wdepnął, patrzcie, mam całe mokre buty, bo tu gdzie rzuciłem kurtkę, wszedłem do tej kurtki i patrzcie to. Idę sobie i tak. Hup! Patrzcie, tu jest złoto i ja w to wszedłem. Widzicie to? Widzicie, jak wszedłem w tą wodę? Zobaczmy to jeszcze raz na filmie. Widzicie to? Także ja też się poświęcam i nie hejtujcie. Kontrwywiad odciął mnie od środków. Jak kolega, jak ludzie mi przesyłali jakieś pieniądze, oni to brali dla siebie, bo kontrwywiad musi sam zdobywać
W telewizji mówią, że są dotowani z budżetu, to nie jest prawda. Oni sami muszą zdobywać pieniądze na swoją działalność. Zdobywali je okradając mnie. A osoba z mojej rodziny jeszcze im dawała w łapę za to, żeby... Bo oni chcieli mnie tylko raz zrobić, tam pomówić coś, ale ponieważ dostawali premię od mojej rodziny, łapówki... Nie, dobra. Także pamiętajcie, jeśli jesteście jakąś tchórzliwą osobą z rodziny i macie jakiegoś krewnego i ktoś do was przyjdzie, żebyście go pomówili o pedofilii, o bycie rosyjskim agentem, to ten wasz krewny, jak go pomówicie, zostanie wpisany na listę. Nie będzie mógł nigdzie znaleźć pracy, bo są tajne i nie będzie wiedział czemu. Jak będzie wysyłał do kogoś maile o pracę, to te maile nie będą dochodzić do pracodawców, albo ich odpowiedzi nie będą dochodzić, telefony nie będą dochodzić, nie będzie mógł nigdzie znaleźć pracy. A to rzekomo dlatego, żeby musiał zwrócić się o pieniądze do swoich mocodawców, żeby ustalić, od kogo on bierze pieniądze. Tylko że ja nie miałem żadnych mocodawców i przez te 7 lat żyłem w skrajnej biedzie, dlatego nie mam zębów, dlatego mam tylko rower. Ale dostałem z opieki ostatnio zasiłek, dlatego sobie kupiłem koszulkę, spodnie i buty. I dlatego się najadłem. No i mam siłę tutaj do was opowiadać. Ja nawet miałem na ksero. Chociaż nie, to już co prawda... Dobra, nie mogę wszystkiego mówić. Aha, no to kilka ciekawych informacji. Co jeszcze robicie, jak pracujecie w korporacji? Aha, najważniejsze, co chciałem powiedzieć. Mam klona. Mam sobowtóra. Też nie mogę powiedzieć, jaką techniką go wykonano, chociaż to wiem, bo my Polacy też mamy swój wywiad. No i ten sobowtór był u mnie w pracy, był u mojego kolegi. No, być może no, robił różne rzeczy. Czym on się wyróżnia, ten sobowtór? Jest ubrany tak samo jak... No, nie zawsze tak samo, ale ma rzeczy podobne do moich. Wygląda tak samo jak ja. Natomiast jest małomówny i ciężko się z nim dogada. Przepraszam, dlatego mój kolega się poznał, bo mój kolega mówił, wyglądał jak ty, ale tak myślałem, że to nie ty, bo nie szło się z nim dogadać. Po prostu on rzuca jedno zdanie, coś, nie jest taki wygadany jak ja, ten mój sobowtór. Także jak kogoś widzicie na kamerze, coś tam robić, coś z daleka, To nie zawsze jestem ja, chociaż może wygląda jak ja. Co dalej chciałem powiedzieć? Czekajcie, mam tu mój konspekt. Więc tak, jak pracujecie w korporacji, to nie zostawiajcie jedzenia w szafce. Bo wystarczy, że w Polsce obowiązuje instytucja pomówienia. Wystarczy, że znajdę jakąś kanalię, że was o cokolwiek pomówi, na przykład do pracy dla obcego kraju. Potem jak go powiecie jakiś żart. I już będą mieli prawo wam w tej szafce podmienić jedzenie, dodać wam jakieś rzeczy do jedzenia, dodać wam do jedzenia nanoimplanty, dzięki którym będą mieli kamerę w waszym oku, albo będą mieli sondę w waszym mózgu i przez sen będą mogli was hipnotyzować, żebyście robili pewne rzeczy, żeby oni dalej to brali jako dowody. Jakie jeszcze rady? Postarajcie się nie przyjmować od nikogo prezentów, które mają metalowe części, na przykład broszki. Jak sobie dostaniesz od koleżanki broszkę i no w tej broszce jest jakiś, no ta, jak się mówi, agrafka czy ta spinka, to są nadajniki i za pomocą tego mogą no, wpływać na wasze mózgi, na pracę waszego mózgu, na waszą fizjologię, na wasz tryb życia. Jak czasami słyszycie pisk w uszach, to sobie zatkajcie uszy. Ten pisk to jest zmodulowany głos hipnotyzera. To są słowa przetworzone przez modulator, które nadają hipnotyczny przekaz do waszego mózgu, żebyście coś robili, na przykład żebyście źle pracowali albo coś. Albo żebyście gdzieś pojechali, co oni uznają za następny dowód. Wy to słyszycie jako pisk, ale wasz mózg to słyszy jako słowa. I wykonuje później te polecenia, bo mózg można zaprogramować. Uważajcie na wszystko, co ma takie druty, jakieś na przykład wieszaki. Jak macie wieszak w szafce pracowniczej, to nie zabierajcie już tego wieszaka potem do chaty, tylko wyrzućcie ten wieszak, bo wieszak ma, chyba że jest plastikowy. Rozumiecie to? Telefony, pendrive'y, wszystko, no co ma takie części metalowe, ze stopów metali, to wszystko mogą podmienić i zamienić to na nadajniki.
Natomiast rzeczy plastikowe, gumowe, no to spok. Dlaczego korporacje sobie uzurpują prawo do przeprowadzania takich eksperymentów na ludziach? Bo korporacje są jak państwa, są jak kraje. I no, w Chinach to już jest pojawne, że w Chinach znajduje się aparatura w fabrykach, to nie jest ukrywane, która po prostu skanuje mózgi pracowników, czy jakiś pracownik jest agresywny, czy jak ma depresję, wtedy dają mu wolne, żeby nie zakłócał po prostu rytmu pracy, żeby nie obniżać wydajności. Europejskie korporacje też to robią, bo nie chcą pozostać w tyle. Tylko że u nas to jest jeszcze no niejawne. No i tu w pobliżu mojego miejsca zamieszkania jest taka korporacja, a nawet dwie, no, które urządzają sobie eksperymenty na ludziach narodowości polskiej i ukraińskiej. To ciekawe, bo jak podobno jest równość i nie ma rasizmu, to powinni te eksperymenty robić na ludziach w swoich krajach, tak uważam. Co jeszcze? Dobra. To teraz będę czytał. Bo jeszcze sobie coś tutaj napisałem. Po wielu latach zrozumiałem, że przez całe dorosłe życie tajne stowarzyszenie podsuwa w moje otoczenie osoby, których zadaniem jest mnie wrobić i pomówić, abym następnie mógł zostać porwany w czasie snu na tajny, szybki proces, po którym skazanemu jest wymazywana pamięć metodą indukcji elektroniczno-hipnotycznej i budzi się we własnym łóżku, rzekomo, żeby nie wiedział, że jest obserwowany i dalej sprawdzany, a raczej, żeby nie mógł dochodzić swojej niewinności, nie wiedząc, że w ogóle był o coś oskarżony. Ponieważ za każdym razem byłem przeświadczony, że po prostu miałem koszmarny sen. Metody, śnił mi się jakiś proces, że ktoś mnie coś oskarża, że coś, gdzie jestem w więzieniu, a to było wszystko naprawdę, tylko budziłem się z powrotem we własnym łóżku i myślałem, że to był sen. Metody wyrabiania, jakich doświadczyłem według przekazanych mi informacji. Tak zwany kolega, przed kilkunastoma laty zaoferował mi załatwienie 2 gramów dobrej trawki. Ja na to poszedłem, ale tego samego dnia zadzwonił, że urządza imprezę i chce jednego wora z powrotem. Kiedy mu oddałem tego grama, a on oddał mi pieniądze, oni to sfilmowali i w ten sposób wrobili mnie w handlarze narkotyków. Druga historia. W pracy do mojego stanowiska podeszła dziewczynka i długo mi się przyglądała. Następnie w przerwie ta sama dziewczynka w otoczeniu osób z ochrony została przyprowadzona na stołówkę. A kiedy mnie zobaczyła, udała tak paniki i w ten sposób miałem być wrobiony w pedofila. Niemiecka agencja do wrabiania ludzi na zamówienie, żeby można było ich porwać do burdelu, gdzie można bezkarnie gwałcić rzekomych zwyrodnialców. Nie wiedziała jednak, że już wcześniej pewni chciwi Polacy zdążyli wrobić mnie w rosyjskiego agenta i dlatego przez cały czas byłem obserwowany i chcąc nie chcąc mieli wręcz dowody, że niczego dziewczynce nie zrobiłem. Oraz, że wcześniej z bliska długo w skupieniu mi się przyglądała, żeby mnie zapamiętać. Trzecia sytuacja. Następny kolega zostaje podstawiony. Zamiast do więzienia za swoje występki, do autobusu, którym dojeżdżam do pracy. Przykleja się do mnie i ciągle dąży do rozmowy. A potem pomawia mnie, tak jak mu kazano, że namawiałem go do pracy dla Rosji. I czwarta sytuacja. W mojej rodzinie znajdują osoby uzależnione od pieniędzy i lizusów, które wszakże mogą to wszystko stracić, ponieważ popełniły przestępstwa podatkowe i karnoskarbowe. Składałem im propozycję, że unikną odpowiedzialności, jeśli jedna z nich pomówi mnie o pracę dla obcego wywiadu, pedofilię, handel narkotykami, chęć gwałcenia mężczyzn, popełnianie kradzieży i tym podobne wszelakie jak najgorsze świństwa. A druga z nich zezna, że ze mną rozmawiała i że ja się do tego wszystkiego przyznałem. W Polsce istnieje mechanizm skazywania na podstawie pomówień, więc w zaocznym tajnym sądzie to styknęło i wystarczyło. Mając już te wszystkie pomówienia i wyroki mnie skazujące,
mogli zgodnie z prawem zhakować mi komputer i przegrywać tam dziecięcą pornografię, żeby sprawdzić, czy ja będę ją usuwał. Ale jednocześnie zablokować mi dostęp do katalogów, w którym mógłbym to znaleźć. Żebym tego nie przyglądał i nie kompromitował w ten sposób Polski przed służbami innych krajów NATO, które też mnie obserwują. Jednocześnie ludziom z mojej okolicy, wynajętym do obserwowania mnie, podstawiali na monitory te pedofilskie zdjęcia, że niby ja to oglądam. A to z kolei w ramach odcinania rosyjskiego agenta od oparcia w społeczeństwie. Ponieważ zajmowały się mną różne grupy, jedna grupa mogła udawać, że nie wie o działaniach drugiej czy czwartej. I w ten sposób jedna agencja wgrywała mi pedofilskie zdjęcia, żeby zmusić rosyjskiego agenta do współpracy, a druga znajdowała to jako rzekomy dowód mojego zwyrodnienia. A wszyscy nie zauważyli w ramach wykonywania obowiązków, że tysiące razy, kiedy wyszukiwałem sobie pornografię w sieci, zawsze wpisywałem zapytania we wyszukiwarkę o dominujące kobiety, dorosłe. Bo to jedyne zboczenie, jakie kiedykolwiek miałem i zresztą mam do tej pory i się go nie wstydzę i będę je miał, ale to nie jest karalne. Więc musieli to tak zmienić, że jak ja zawsze, no co tu dużo mówić, onanizowałem się do zdjęć kobiet dominujących nad mężczyznami, to poprosili moją ciocię, żeby mnie pomówiła, że jestem gejem i to odwrócili w ten sposób, że mnie podniecają ci mężczyźni, że ja bym chciał ich dominować. I trochę się w tym pogubili, bo jednocześnie pomawiali mnie o to, że gwałcę dziewczynki, że chciałbym gwałcić mężczyzn, że sam chciałbym być gwałcony przez mężczyzn, że szukam dzieci, podczas gdy na kompie miałem kilka tysięcy zdjęć kobiet, dorosłych kobiet dominujących nad dorosłymi mężczyznami. No i wiadomo, rozumiecie, po prostu, no trudno. Popełniałem pewne przestępstwa w życiu, takie jak jeżdżenie rowerem po narkotykach. No głównie to najwięcej razy zrobiłem i po dopalaczach. I co? No i to wszystko. Więc musieliby, no jakieś tam drobiazgi. Naprawdę nie za bardzo jest o czym mówić. Dlatego musieli mnie wrobić no, w o wiele poważniejsze rzeczy, żeby można było mnie skazać na karę śmierci albo porwać do tego burdelu. Dobra, wracam do tekstu. Podobnie po pomówieniu o bycie rosyjskim agentem mogli wszczepić mi implant, za pomocą którego później mogli zadzwonić do mnie w czasie snu i zahipnotyzować mnie, żebym następnego dnia o 16 pojechał do parku poćwiczyć. Jednocześnie ktoś inny pomówił mnie, że w ramach pracy dla rosyjskiego wywiadu mam umówione spotkanie w parku o 16. Kiedy tam przyjechałem, w dwupaku wzięli to jednocześnie za dowód, że pracuję dla Rosji i że szukam dzieci po parku. Dzięki temu, a ja nie wiedziałem w ogóle, że jestem ani o jedno, ani o drugie oskarżony i pomawiany przez własną rodzinę. Dzięki temu mogli już skazać mnie na karę śmierci, żeby moje zniknięcie zamknęło sprawę i pozwoliło zatrzeć ślady. Rozpoczęły się próby rozjeżdżania mnie, otrucia i zabicia za pomocą przeróżnych stworzeń podrzucanych do mojego domu lub posiłków, żeby daleko nie szukać. Zobaczmy, jest tam coś? Na pewno coś się znajdzie, coś mi chodzi czasem w brzuchu, no ale we dwóch zawsze raźniej. No pytacie, Tomek, czemu nie pójdziesz z tym na policję albo na pogotowie? Bo jak się dusiłem, właśnie jak mnie narobiłem coś przy komputerze i to coś w szyi, no się zdenerwowało, jak mnie poraził prąd, no i zaczęło mnie dusić, więc ja się duszę. Mama wezwała pogotowie i jak przyjechali policjanci, to pierwsze, ja sobie siedzę na tapczanie i robię tak, próbuję, wpadają policjanci, wyginają mi ręce i bardzo boleśnie skuli mnie kajdankami, że do dzisiaj mam blizny, jest październik, a to było w maju, po 4 miesiącach cały czas mam blizny na jednej i na drugiej ręce po tych kajdankach. No więc, a pytacie, czemu nie pójdziesz na pogotowie z tym pająkiem? Bo również 2 dni wcześniej, przed tą historią,
Bo za jednym razem to faktycznie, no, to coś innego przejęło na mną kontrolę i byłem agresywny. I policjanci musieli ze mną walczyć. To ten jeden raz to nie mam pretensji o kajdanki za pierwszym razem. Wtedy co rzekomo chciałem skoczyć z okna, a tak naprawdę to było trochę inaczej. To faktycznie, ale wtedy mi lekko zapili te kajdanki i było w porządku. Ale później inni policjanci, nie ci co byli w gazecie, inni policjanci jeszcze raz do mnie wpadli, ja sobie siedzę grzecznie na tapczanie, a ci wpadają, wykręcają mi ręce, no i od razu zakowają mnie w kajdanki, jak ja miałem po prostu problem, nie byłem agresywny, siedziałem na tapczanie, no i się dusiłem po prostu. Także pozdrawiam jednych policjantów, a do drugich leci hejcik. Na pogotowie mnie odwieźli za tym drugim razem i miałem tu, no bo to było tak, że jak mnie poraził prąd, to ta jedna istota, to co jest w szyi, był skurcz tych dodatkowych mięśni i nie mogłem otworzyć ust, ale wszystkie organizmy chciały ze mnie wyjść, te pasożyty, i pająk chciał wyjść, on był w mojej buzi, a ja nie mogłem otworzyć szczęk, ale ponieważ nie mam zębów tu, to przez te... No i ten pająk próbował wyjść, ale nie mógł, bo ja nie mogłem otworzyć ust. Więc on mnie gryzł, bo po prostu jak mnie poraził prąd, wszystkie organizmy chciały ze mnie wyjść. Ale przez to, że poraził mnie prąd, nastąpił skurcz tych nie moich mięśni w mojej szyi, więc ja miałem zaciśnięte usta, w środku był pająk i mnie gryzł. I normalnie słyszałem takie rrr, rrr, rrr. I mnie gryzł przez szczeliny w moich zębach. Dlatego miałem tutaj, na tej dolnej wardze, 4 równe ugryzienia. Tu. I tu. I pokazywałem te ugryzienia na pogotowiu w szpitalu, gdzie mi odwieźli. To nie zrobili mi prześwietlenia ani nic, tylko spędziłem 5 dni na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Tak jest w Wielkopolsce, tak jest w kraju, w regionie przejętym przez obce mocarstwo za pomocą wojny rozproszonej. Wojna rozproszona albo dyfuzyjna jest to taki rodzaj wojny, w której przejmuje się kontrolę nad danym terytorium bez udziału sił zbrojnych za pomocą innych środków, takich jak przekupywanie władz lokalnych, korumpowanie ich kredytami, oferowanie im przystąpienia do tajnych stowarzyszeń, gdzie Polacy są na dole, a Niemcy są na górze. Czy wreszcie wrabianie patriotów w danym regionie, na przykład w pedofilię, żeby odciąć ich od odparcia w społeczeństwie, albo w bycie rosyjskimi agentami, żeby odciąć ich od ochrony osłony kontrwywiadowcze. To wszystko spotkało mnie. No, bardzo dużo pomogli tutaj ludzie z mojego miasteczka i z mojej rodziny, którzy no ochoczo udzielali tutaj wszelkiej pomocy właśnie tym agencjom do wrabiania i do oczerniania ludzi. W zamian za wynagrodzenie lub w zamian za bezkarność. Przyjechali tutaj też młodociani agenci z Poprawczaka, bo w Poprawczakach jest taki program dla nastoletnich zabójców. Kontrwywiad potrzebuje ludzi, dla których kogoś zabić to jak pstryknąć palcami. Więc oni oferują im w zamian za pracę kontrwywiadu i za bezmyślne wykonywanie rozkazów, no oferują im karierę tajnych agentów, co na moim osiedlu objawiało się w ten sposób, że przez 6 lat nie mogli tutaj, szkoda im było na drona, żeby tu wlecieć do mojego pokoju, żeby zostawić jakąś kamerę, tylko kupowali sobie drogie ciuchy, chodzili tu na dyskotekę, w środzie zarywali dziewczyny, które potem sprowadzali tu do mieszkania, wrzucali im pigułki gwałtu do drinków. No i w ten sposób po prostu ci młodociani przestępcy bawili się tutaj. Przez wiele lat sobie urządzili ośrodek wczasowy pod okiem starszych kolegów. Osoba z mojej rodziny jeszcze im dawała łapówki. No i używali po prostu technologii swoich uprawnień do dalszego wrabiania mnie, do gwałcenia dziewczyn i tak dalej. Także pozdrawiam dowództwo kontrwywiadu. No bo, no nie wiem co powiedzieć.
Nie wiem, podjęło mi po prostu elokwencję. Dobra, kontynuujemy. No także z tych powodów nie mam zaufania do lokalnej policji, która jakoś dziwnie działa, ani do służby zdrowia, no, która też no, nie pomogła mi. Będę czytał... Aha, coś tam chciałem powiedzieć. Dobra, to poczytam jeszcze zakończenie. Wysoko oceniam zdolność służb specjalnych państw NATO, w domyśle to chodzi o służby polskie i niemieckie, do tłamszenia swobody dyskusji publicznej. I no bo ja zostałem podejrzany o bycie rosyjskim agentem za to, że Rosjanie mnie zabili i za to, że no, próbowałem powstrzymać wojnę Polski z Rosją, która byłaby na rękę Niemcom. W swoich tekstach. Do tłamszenia swobody dyskusji publicznej i wrabiania nieopłacanych przez nikogo, niewinnych obywateli, łańcuszek przestępstw prowadzący do kary śmierci. Muszę jednak zwrócić uwagę na pewne mankamenty. Otóż o ile agenci starszego pokolenia, urodzeni w latach 70. i wcześniej, no bardzo dobrze tu wtapiali się w społeczeństwo. Widziałem, że chodzą jacyś panowie, że są, patrzą się na mnie w parku, ale myślałem, że to po prostu ciekawscy panowie pijący piwko. I tak z perspektywy lat bardzo dobrze oceniam pracę tych agentów. No natomiast ci młodzi, którzy za mną jeździli do Poznania, no w ogóle jaka żenada. Ja, no co tu dużo mówić, jeździłem do Poznania po towar, nie? Odebrać przesyłkę albo kupić narkotyki. No jeszcze kilka lat temu, no i się dziwiłem czasami, bo jechałem tam dosłownie, no czasami zatkałem to w pół godziny i ten sam gość tu z plecaczkiem, jakiś tam wyglądał na studenta, taki drogo ubrany, fajnie, ładne okularki drogie, plecaczek drogi, wszystko podobało mi się, jak jest ubrany, myślałem, o jakie ma fajne ubranie i ten sam gościu jechał ze mną pociągiem, a po spędzeniu w Poznaniu 40 minut ten sam gościu wracał ze mną autobusem. No to chyba powinniście się trochę lepiej maskować, to chyba powinno być ich dwóch. A nie, że ten sam... Ja myślałem, że on też pojechał po towar, że też pewnie był u swojego dealera. A się okazało, że to był wielki agent tutaj z całej tej paki z Poprawczaka, która się tu zagnieździła na naszym osiedlu. I którzy, no nie mogę powiedzieć, że wtapiali się w społeczeństwo, bo bardzo się wyróżniali na naszym osiedlu drogimi ubraniami, drogimi okularami, nawet drogimi samochodami, w których próbowali mnie potrącać. Potem jak już mieli pomówienie mnie o bycie rosyjskim agentem, to już mogli mnie załatwić jeszcze w świetle prawa. No... Tak jak mówię, po prostu te rowery też, jak byłem na wakacjach, to jeździli ze mną panowie, myślałem, jaki on ma fajny rower, ten pan, jak on jest dobrze ubrany. A to byli ci agenci, no agenci powinni po prostu chyba wtapiać się w społeczeństwo, w otoczenie, a nie wyróżniać się najlepszymi ubraniami i najlepszymi samochodami i najlepszymi rowerami. Co wy robicie? I zabijaniem kogoś pod dyskoteką i z prowadzeniem ciągle dziewczyn, no takie szmaciarstwo, gdzie było dowództwo, gdzie była kontrola? Liczyli pieniądze? Nie, pieli się w górę w czasie, kiedy państwo zawiodło, wysyłając nas ludzi do Smoleńska. W moim przypadku też państwo zawiodło, ale pełno awansu, wszyscy w kontrwywiadzie idziemy w górę. Każdy tylko myślał o sobie, siedział za biurkiem i udawał, że nie wie, co się dzieje. I takich ludzi mamy w służbach. Jak można było takich degeneratów w ogóle zatrudnić do służby? No i dobra. No i przede wszystkim te twarze wykrzywione od amfetaminy. No ja też kiedyś byłem uzależniony od amfetaminy w latach 2002-2003. No i zawsze umiem poznać spidziarza i ciągle tu się dziwiłem, czemu widzę wokół tyle spidziarza. To byli agenci polskiego kontrwywiadu. To już
to już ci z tej agencji do wyrabiania ludzi lepiej wyglądali, bo oni chociaż nie biorą speeda. Jak już musicie coś ćpać, to pamiętajcie, nie amfetaminę, bo to jest najgorsze gówno. I nawet w polskich służbach o tym nie wiedzą. Dajcie im coś lepszego. Nie dotarły do mnie informacje. Natomiast o ukaraniu kogokolwiek z dowództwa kontrwywiadu za zatrudnianie i krycie przestępców oraz sprzeniewierzenie się konstytucyjnemu zadaniu chronienia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Akurat w taki sposób się sprzeniewierzyli temu zadaniu, które było na rękę Niemcom i Rosji, bo to ja sprzeciwiałem się przejmowaniu władzy nad Wielkopolską przez Niemców metodą tak zwanej wojny rozproszonej. Oraz to ja ujawniłem informacje o przeżyciu katastrofy pod Smoleńskiem przez naszą parę prezydencką, którą to informacje, jak to teraz rozumiem, przekazali mi przed laty w czasie hipnotycznego porwania, które długo brałem za sen. Prawdopodobnie inni superżołnierze narodowości rosyjskiej w podziemnej bazie sił międzynarodowych będącej ośrodkiem klonowania uśpionych agentów o rozszczepionych osobowościach. Bo ja przez wiele lat myślałem, że po prostu miałem sen, oni jakoś weszli mi do snu i coś tam mi powiedzieli. Nie, to było inaczej. Otóż po tych wszystkich pomówieniach przez całe życie, o których mówiłem w pierwszej części materiału nadawanej z rowu, te pomówienia, to wyrabianie było po to, żeby mogli ze mnie zrobić super żołnierza, żeby mogli podawać mi czynniki mutujące, od których mam podwójne mięśnie, od których mam super twardą czaszkę. Czekajcie, zobaczmy to na filmie. Patrzcie, no żeby daleko nie szukać, wezmę jakieś krzesło i patrzcie, co ja mogę zrobić z tym krzesłem. Widzicie to? No i co? Takiej czaszki twardej jak ja, to naprawdę, patrzcie, bo chcecie więcej? Zobaczcie. Na jakąś klawiaturę i bierzemy klawiaturę i patrzcie to! Patrzcie! Widzicie? Patrzcie, i nic nie jest! Patrzcie, jeszcze tutaj! Mam dosyć dużo mutacji. Większość działa na moją korzyść. No i co tu powiedzieć? No i po prostu czasami miałem jakieś misje, że jestem w innym kraju, sny, myślałem, że to są sny, byłem w innym kraju, jeździłem samochodem, strzelałem do ludzi. Okazuje się, że jestem super żołnierzem, który za pomocą technologii portalu i kiedy tutaj ten gościu z kontrwywiadu, kiedy on cały czas stał pod moim w samochodzie, pod moim blokiem, samochód zwrócony do mnie, w ogóle żadnego kamuflażu, cały czas się na mnie patrzył, jak wchodziłem na balkon, się głupio śmiał. Kiedy tu kontrwywiad przez 7 lat zarywał śledzkie dziewczyny i kupował sobie drugie ubrania, a im szkoda była na kamerkę, bo jakby mieli na kamerkę, to by zobaczyli, że tu w moim pokoju czasami się otwiera portal, że jestem porywany i że jestem zabierany na różne misje, które wykonywałem w hipnotycznym transie. I w czasie jednej i że jestem klonowany w tak zwanym centrum klonowania w podziemnej bazie ze względu na moje unikalne DNA, które bardzo dobrze wytrzymuje wszelkie mutacje. No i jak byłem pewnego razu w takiej podziemnej bazie z innymi ludźmi, których spotkał ten sam los co mnie, z innymi super żołnierzami, to ktoś z Rosji mi powiedział o tym w roku 2011, że Lech i Marek Kaczyński jeszcze wtedy żyli i ten ktoś z Rosji o tym wiedział. Ja myślałem, że to jest sen, a to było inaczej. Oni mi o tym powiedzieli w centrum klonowania, tak zwanym cloning center. No i taka jest moja historia.